Adam z Shark TV z tej strony. Niedawno wrzucałem do sieci zdjęcie moje i Kamila z pasami fenu i babilonu i zapowiadałem, że już niebawem dołączymy do kolekcji znacznie cenniejszą błyskotkę. Dzisiaj materializujemy tę obietnicę w najlepszym możliwym wydaniu. Znajdujemy się w popularnym Co się w Spale, czyli ośrodku przygotowań olimpijskich, gdzie już za moment spotkam się ze zdobywcą absolutnie najważniejszego wyróżnienia w światowym sporcie, obiektu pożądania niemal każdego zawodowego atlety i w końcu symbolu, który zawsze wywołuje u mnie ciarki. Mowa oczywiście o medalu olimpijskim. A estymy prestiżu podniosłości całej sytuacji dodaje fakt, że jest to jedyny krążek zdobyty przez naszą kadrę w tym roku w dziedzinie sportów walki. Panie i panowie, mam ogromną przyjemność przedstawić wam brązowego medalistę olimpijskiego w zapasach w stylu klasycznym. Kategoria do 97 kg, Tadeusza Michalika. Tadeusz, powiedz mi, jak w ogóle zmieniło się teraz twoje życie względem tego, jak to wyglądało przed wylotem do Tokio, no bo słupki popularności mocno ci skoczyły i to na pewno też są pewne zobowiązania z twojej strony. No, zmieniło się tam dosyć sporo, nawet jeśli chodzi o rozpoznawalność i o to, właśnie jak mówisz, że skoczyło w tych social mediach wszystko, ale też, no mówię, na ulicy, czy chodzę, czy tam gdzieś idę, to zawsze ludzie poznają. A jeszcze jak tam nieraz się zdarzy, że właśnie idę ubrane na kadrowo, no to w ogóle więcej ludzi tam poznaje i miło się uśmiechają, to już wtedy wiemy, dobrze, co że chodzi. Dobrze, że na ulicy w medalu nie chodzisz, to nie, w ogóle nie, w medalu nie, nie, bo ciężki szyja by mnie bolała, ale nie, ale mówię, jest miło, bo nieraz ktoś się spojrzy i się po prostu uśmiechnie i ja już wiem po prostu, że on oglądał i się cieszy, że może jakby się ze mną minąć nawet, nie? No, miło, miłe to jest bardzo. Wiesz co, ja bym to tak nazwał, że masz też na barkach funkcję reprezentacyjną, bo jednak z tym medalem byłeś na salonach, docierając nawet do prezydenta i chciałem się ciebie zapytać, co w ogóle dla ciebie oznacza bycie medalistą olimpijskim? Bo według mnie medalistą olimpijskim jest się zawsze, bo to jest pewien etos życia, pracy, wartości. Co ty chcesz za pośrednictwem tego medalu ludziom przekazywać? Zdobycie medalu to jest coś, no coś dla sportowca naprawdę no najwyższego, no bo to jest, nie ma nic wyższego niż medal olimpijski, jeśli chodzi o nagrodę taką po 20 latach treningu. Więc jest to, no, mega wyczyn i nie każdy jest w stanie, choćby mówię, dużo ludzi się stara nawet pojechać na igrzyska, no bo tego szczęścia zabraknie, a tu jeszcze zdobyć medal, więc jest to, no, coś, mówię, coś niewyobrażalnego, a, no, a dzisiaj dla mnie to już jest, spełniło się, no. Jestem medalistą i będę nim do końca życia już. Jasne. I w zasadzie można tak powiedzieć, że wcale nie trzeba mieć idealnego startu życiowego, żeby sięgnąć gwiazd, bo jak patrzymy sobie, że wychowanek małego klubu Orlęta Trzciel, no to ja się zastanawiam, czy ty w ogóle jako ten dzieciak, który chodził na salę, ty w ogóle miałeś takie marzenie, że kiedyś dojdziesz do tego miejsca, czy aż takie nie? Nie, no takiego marzenia nie było na początku, to było tam, no właśnie, żeby się zabawał, ja po prostu chciałem iść na matę i tam koledze spuścić ściery i po prostu pojechać gdzieś na obóz, bo fajnie wszystko, ale i z czasem dopiero później się zaczęło, jakby się tam człowiek wdrążył i naprawdę zaczął już trenować porządnie, tam no to już te myśli gdzieś były, ale to medal mistrzostw Europy, czy pierwszy to było medal mistrzostw Polski seniorów marzeniem, żeby zdobyć, to właśnie zdobyłem pierwszy mój brązowy medal. No i tak później pułap się zwyższał, no i, no i dzisiaj już medal olimpijski, gdzie 10 lat temu to by było dla mnie, no, nie do pomyślenia. Czyli, że też miałeś na kogo patrzeć, miałeś dobre wzorce, chociażby Monika, no to jest twoja dużo starsza siostra, więc jakby też siłą rzeczy wyprzedziła te twoje sukcesy. W każdym w zasadzie wywiadzie mówisz, że ty chcesz iść swoją autonomiczną drogą, jakby nie patrzysz na drogę, którą wytyczyła Monika, ale zapytam się ciebie mimo wszystko, czy jakiegoś kompleksu, presji starszej siostry jednak nie miałeś, bo siłą rzeczy, nawet jak chcesz mieć swoją drogę, to trochę podążasz jej śladami, no bo to jest podobny model po prostu. Znaczy, no, ja to mówiłem już kiedyś, że mamy swoje drogi, ale to, że teraz zrobiliśmy medale, to one się złączyły. No i ten moment, gdzie te medale zrobiliśmy, te drogi nasze się połączyły, ale teraz mam wrażenie, że one dalej, ona idzie swoją drogą, na swoją, no bo dorównać jej ogólnie, to mówię, dorównałem jej tylko medalem olimpijskim, ale żeby jej tak dorównać wynikiem, to bym musiał jeszcze jedno życie mieć, bo mówię, 10 medali masz z Mistrzostw Europy, 3 medale z Mistrzostw Świata, to mówię, to musiałbym jeszcze z 15 lat potrenować, żeby tyle medali zrobić.
Twoja siostra właśnie też w jednym z reportażów taką bardzo fajną rzecz powiedziała o waszych rodzicach, że od ojca wzięła siłę, a od mamy mocną psychikę. Powiedz mi, czy ty byś się z tym zgodził, albo ewentualnie jakie inne wartości byś dodał, bo szczerze mówiąc nic się nie zanosiło, że w tym małym domu w Jasieńcu wychowa się dwójka medalistów olimpijskich, a jednak. Nie, no to co Monika powiedziała, to jak najbardziej po mamie ten charakter, bo mówię, urodzić dziewiątkę dzieci i psychicznie to wszystko znieść i wychowywać, to mówię, no charakter ma najmocniejszy z nas wszystkich chyba w domu. No a siła to no, po Michalikach, po ojcu, no bo też ją jakby u nas wykształtował robotą. No bo na wsi to się pracowało, no nie było tak, że można, nie było pracować. Miałem obowiązki, musiałem to zrobić. Było ciężko, no bo to praca fizyczna, no ale dzięki temu też jakby się nabrało tej takiej właśnie siły naturalnej, za co właśnie tylko dziękować. Nie? Czy oglądam wasze zdjęcia właśnie, czy nagrania wideo, to ja się zastanawiam, czy bardziej podziwiam twoich rodziców, że wychowali dziewiątkę dzieci, w tym dwójkę medalistów, czy ciebie i Monikę za pracę, jaką wykonaliście, włożyliście w to, żeby zdobyć. To jest porównywalna praca, bo my z Moniką zrobiliśmy taką pracę. I może wasza jest bardziej widoczna. Wydaje mi się, że rodziców jest bardziej praca taka, bo to bardzo długo trwało, więc myślę, że wykonali oni cięższą robotę, ale nasza jest bardziej, jakby tak jak mówić, widoczna, nie? No. I co jest fajne, że ty zawsze podkreślasz tą swoją lokalność i chętnie wracasz. Zresztą rodzice byli jednymi z pierwszych osób, które chyba na żywo ten medal widziały. No. Jak w ogóle przebiegało to wasze spotkanie? Bo wydaje mi się, że te wszystkie zdjęcia, które były w mediach społecznościowych, to one nie wyrażały pewnie tego wzruszenia, nie? Nie. To mama nawet oglądała walkę, to tam opowiadali właśnie rodzeństwo, że uciekła po prostu do toalety, bo nie mogła wytrzymać, w sensie jak już wygrałem, no. Więc tutaj mówię, u mojej mamy ciężko zobaczyć emocje, bo naprawdę potrafi je ukrywać, a tutaj uciekła do łazienki, no bo nie mogła ten wytrzymać po prostu, nie wiem czy... No, ze szczęścia to było, nie? I popłakała się. Ale zobacz, to też nie oznacza, że nie ma mocnej psychiki, tak? Tylko to chyba po prostu jest to wzruszenie, a my jako ludzie mamy prawo się przecież wzruszać, nie? Tam nie, no było widać złego. Po mnie. No ja się wzruszyłem, nie ukrywałem tego i było to dla mnie coś no, wyjątkowego. No i mówię, no jak to się mówi, wszystko puściło i było widać na kamerach, pewnie widziałeś. Mamy to, proszę mamy państwa! Mamy to, proszę państwa, to jest to, co mówiłem, taktyczny do jednej ręki kompletnie zabrał koronkę w parterze i poczekajmy, bo nie wiem, czy jeszcze nie na pewno będzie challenge, będzie challenge, zobaczymy, czy tam... Challenge lost! To jest medal! To jest medal olimpijski! Brawo, Tadek! Brawo, brawo, Tadek! Medalista olimpijski! Brawo, Włodek! Ten zawodnik zaczynał w Tczelu u Mietka Kurysia. Później był Agres Żary, u Ryśka Dynowskiego, a teraz Sobieski Poznań i Antoni Olbrycki, który na co dzień jest u nich. Gratulujemy i cieszymy się. Mamy medal olimpijski. Brązowy medal olimpijski. Ten facet rok temu miał dwie operacje na serce. Nie wiadomo było, czy będzie w stanie wystąpić na igrzyskach. Mam nadzieję, że Monika w studiu to przeżyła. Jego siostra, która jest tutaj. Jest! Rzut! Super! Ależ fantastycznie się to wszystko ułożyło. Mówią, że faceci... No, faceci prawdziwi niby nie płaczą, no płaczą, nie? W takich sytuacjach to ciężko nie płakać. My do samych igrzysk sobie za chwilę jeszcze przejdziemy, ale zapytam się ciebie, jaki ty masz w ogóle sposób i pomysł na to, żeby wykorzystać maksymalnie te 5 minut, które teraz masz, bo wydaje mi się, że jak dobrze to rozegrasz, to w dobrym tego słowa znaczeniu, jesteś w stanie sprzedać, zmonetyzować teraz swój sukces właśnie w tym momencie. Jaki masz na to pomysł, na te 5 minut tatka Michalika? Znaczy, no pomysł tam też mamy, mam koło siebie ludzi, którzy mi pomagają i działają, robią wszystko, żeby jak najwięcej z tego po prostu wyciągnąć, dostać korzyści, no bo to jednak im więcej sobie korzyści teraz i czy im bardziej się jeszcze no człowiek jakby pokaże, no to później wiadomo, że będzie łatwiej, nie? Więc mam od tego, mówię, mam mojego kolegę Tomka Rozsadę, on też mi pomaga bardzo i tam działa w tym kierunku, a ja robię swoje, trenuję i będę walczył dalej. Mówię, jak będę robił dalej medale, to dalej będzie to się nakręcać, więc wszystko też w moich rękach jest, nie? Bo pojadę na Europę, wywalczę medal, to zaraz będzie medalista olimpijski, wywalczył kolejny medal tam mistrzostw Europy, więc wszystko po prostu no, zależy od tego, w jakiej dyspozycji będę na zawodach.
Okej. Okay. A nie boisz się takiej sytuacji, co będzie, jeśli tych medali nie wywalczysz? Bo fajną rzecz powiedział twój były kolega z maty, Damian Janikowski, że jednak my w drodze po finalny sukces odniesiemy setki porażek i tych porażek często nie będzie widać, albo ktoś nie będzie o nich wiedział, ale jak ona będzie spektakularna, huczna, nie wiem, nie zdobędziesz tego medalu, to ona jednak będzie wyeksponowana. Czy mentalnie w jakiś sposób też się na taką ewentualność przygotowujesz? Nie, no mentalnie to też tam, mówię, Mikołaj Koterski działa ze mną, a i mi pomaga dużo lat, ale jeśli chodzi o to, to ja tak po prostu nie mam. Ja nawet jak przegrywam gdzieś tak jak to się mówi, widowiskowo bardzo, ja zawsze gdzieś to sam nawet pokazuję, że po prostu no tutaj dzisiaj przegrałem, nie miałem dnia czy coś i też mnie ktoś nauczył tego, że nie pokazuje się tylko tego, że się wygrywa, no bo w sporcie nie ma tylko wygranych, no są mi też przegrani, ja to mówię, że zrobiłem ten medal, to był naprawdę, to jest taki wierzchołek góry lodowej, bo tyle ile się przegrało i wszystkiego, no to mówię, to nieliczni tylko wiedzą, nie? Tym bardziej tej historii medalowej, jak sam powiedziałeś słusznie, też nie masz chociażby tak wielkiej jak twoja siostra, no więc nie, to jest też fajnie, no. że rzeczywiście to podkreślasz. Natomiast jak powiedziałem i o Monice i o Damianie, no to gdzieś się tam ciebie zapytam, czy ciebie trochę nie drażnią te wszystkie porównania, czy to do Moniki, czy do Damiana Janikowskiego. Ja celowo się ciebie nie pytam o karierę w MMA, bo ja wiem, że ten temat już był przemielony, ale tak mentalnie, czy ciebie trochę nie drażni, nie przeszkadza ci? Że... Nie, mi w ogóle nie drażni się. Chodzi, że mnie tam z siostrą łączą, no bo to... Z siostrą jak z siostrą, ale na przykład z Damianem, nie? No z Damianem to też nie. Damiana bardzo, bardzo zawsze, odkąd się poznaliśmy, to między sobą jakoś tam... Mamy do dzisiaj taką więź, że to przyjedziemy, spotkamy się i rozmawiamy i no mówię, to już mi się wydaje, że do końca życia jest taka znajomość. Byłem z nim jako sparring partner do Londynu, gdzie on medal robił, więc też jakoś się zapisałem u niego w pamięci, no bo jednak... Pomogłem mu tam w przygotowaniach i no i mówię, jeszcze zrobił medal. I jeśli tam porównywali coś z Damianem mnie, to dla mnie to też jest miłe i powiem, starszy mój kolega, dla mnie to jest zaszczyt, że tak porównują mnie do takiej ikony, no bo to jednak tam w MMA walczy, no może nie ma bardzo dużych rezultatów, ale to co zrobił, to i tak jest dla mnie on pełen podziwu, bo no mówię, no wywalczył medal olimpijski. Przeszedł do MMA, gdzie to naprawdę jest wyczyn, przejść, zmienić się. Jak mnie porównują tam, czy coś mówią, że Janikowski, Michalik, to dla mnie to jest, mówię, zaszczyt. Ale oczywiście dla Damiana też duży respekt, bo mimo wszystko w MMA idzie mu też świetnie, w najlepszej organizacji, jednak łatwych pojedynków nie bierze. Łatwych, no. I to trzeba podkreślić, to każdy, kto śledzi ten sport, wie. Ale dobra, wracajmy rzeczywiście do tych twoich 5 minut. To, co mówiliśmy, zanim włączyliśmy kamery, że ci gratulowałem twojego dużego sponsora, czyli PGNiG i chwilę chciałbym o tym porozmawiać, bo to jest taki sponsor, o którym ty chyba byś nie mógł marzyć bez medalu olimpijskiego. Czy to już jest taki moment, że ten wieloletni wkład, to co włożyłeś, powoli zaczyna się zwracać dzięki takim umowom chociażby? Myślę, że tak. Właśnie to, że podpisałem tą umowę z PGNiG, to w ogóle dla mnie było coś bardzo miłego i no bo mówię, tak, mówię, no bardzo fajnie, bo to mówię, no jest, jeśli chodzi o firmę, no to bardzo wielki koncert to jest, no więc i jestem w ogóle szczęśliwy, że zauważyli mnie i że wzięli do swojej drużyny. Więc dla mnie, no tak jak mówiłeś, to było wcześniej nie do pomyślenia, no a dzisiaj to się wydarzyło. Mam tą umowę i chodzę z logotypem PGNiG na koszulce, na bluzie i jest to dla mnie, mówię, no dzisiaj już to wierzę, bo wcześniej to trochę może nie wierzył, że takie coś się wydarzy. Okej, no ale powiedz mi, co by było, gdyby ta twoja kariera rzeczywiście tak nie wystrzeliła, jak to się stało? Jaki byłby plan B tatka Michalika? Bo wiemy na przykład, że twoja siostra miała być krawcową, na to jakby się przyuczała. Ty wiem, że wojskowym, więc chyba miał być generalnie zabezpieczoną w miarę sytuacji zawodowej. Jest. Odkąd jestem też w wojsku, to mam zabezpieczenie, bo wiem, że jak to w sporcie, może nie wyjść, no bo no to nie jest pewne, sport nie jest pewnym jakim takim nawet źródłem. Kontuzję, prawda, która no, jest tam w stanie. Ale wiem, zmienić. Że właśnie jestem żołnierzem Wojska Polskiego, jestem w Centralnym Wojskowym Zespole Sportowym i wiem, że po zapasach, no teraz już mi się, no mam medal, to nawet jak skończę ze sportem, to zawsze i tak dalej idę do wojska i będę po prostu normalnie żołnierzem Wojska Polskiego. No ale wcześniej jakbym tego medalu nawet nie wywalczył, bo żołnierzem jestem już od 3 lat i dajmy w Paryżu bym też pojechał i nie wywalczył, no to wiadomo, jakąś karierę bym miał bez medalu olimpijskiego, no ale bym dalej później w wojsku się spełniał, nie? Więc zawsze jest to wyjście, jak to się mówi, było A, no i wyjście B, no.
No i zaradny człowiek zawsze inne literki alfabetu też znajdzie, CD, zależy jak się życie toczy. No dobra, ale wiemy jaki jest plan B, a jaki jest plan A właśnie po zakończeniu kariery? Czy ty zawsze chciałbyś zostać w tych zapasach? Bo wydaje mi się, że jak dobrze właśnie te 5 minut rozegrasz, to możesz być trenerem, analitykiem, ekspertem. Zawsze byłbyś w stanie tutaj w tym sporcie istnieć. No co tam napisze przyszłość, to... Bo mówię, ja tam jako trener mógłbym być do dzieci, bo lubię tam, bardzo lubię przekazywać swoją wiedzę i techniki swoje, które ja sam nieraz wytrenowałem. Czyli z najmłodszymi najbardziej. Tak, najmłodszymi. A co tam mi przyszłość napisze, no to zobaczymy. No, ja tam otwarty będę na wszystko, no, tylko wiadomo, wszystko co dla mnie przyjemne i też mówię, no zobaczymy. Nawet nie myślałem tak, jak to miałoby wyglądać, no ale chciałbym wiązać tą przyszłość też ze sportem, że tam mieć jakąś grupę swoją i no może wychować swojego medalistę olimpijskiego, który kiedyś tam pojedzie i no wszystko mówię, no wszystko przyszłość pokaże, nie? No to była super historia. No dobra, w drugiej części rozmowy chciałbym natomiast z tobą porozmawiać właśnie o samych igrzyskach, bo myślę, że to jest to będzie najciekawsze dla naszych widzów. Wylatujesz do Tokio i chciałem się ciebie zapytać, co ty po latach będziesz wspominał, że tak powiem potomnym, tak? Co ty za kilka lat powiesz, co zapamiętałeś z tego, ale nie chodzi mi o sam medal i o tą euforię, jaka temu towarzyszyła, ale raczej o pobyt w wiosce olimpijskiej, w kadrze narodowej. Co szczególnie ci zapadło w pamięć? Ten klimat igrzysk, jak tam pierwszy raz poszliśmy sobie, wyjechaliśmy na tą wioskę i poszliśmy sobie zobaczyć tam na siłownię. I na siłowni tam po prostu wchodzimy i tam nagle wszyscy trenują, jedni robią to, drudzy to z tej strony i to dla mnie takie było, że każdy... Taki prostu... miszmasz pewnie, nie? Zupełnie różne dyscypliny. Tak, jak w Dragon Ballu, tam jak przed turniejem, co tam każdy trenował, żeby wyjść do walki najmocniejszym, to tam po prostu ja tam sobie tak wkręciłem, mówię, bajkę Dragon Ball, bardzo uwielbiam tą anime. I tam jeszcze Songo był tym, jakby się ambasadorem igrzysk olimpijskich. No i ja tam wchodzę na tą siłownię, tam każdy tutaj ten to ćwiczy, ten tu biegnie, ten tutaj się rozciąga i ten tu wyciska coś. I dla mnie to było takie, że każdy chce po prostu być jak najlepszym. I ten klimat poczułem taki fajny. To powiem ci fajne skojarzenie i fajna anegdotka. Jak myślałem o tym pytaniu, nie sądziłem, że mi w ten sposób odpowiesz, także bardzo, bardzo ciekawe. Ale to, co najważniejsze, no to same walki. Jeśli chodzi o omawianie tych walk, to jednak chciałbym rozpocząć od starcia z Hancockiem, bo uważam, że powiedzmy ta walka z Tunezyjczykiem uznajmy ją taką na przetarcie. Natomiast jak ja oglądałem tę walkę, komentator słusznie zauważył, że Hancock no, wygląda jak dwie kategorie wyżej by startował niż ty. Jak ty znosiłeś tą dysproporcję warunków fizycznych? Bo wydawało mi się, że gdyby nie ona, to ty wcześniej byłbyś w stanie poszukać wykończenia, zapunktować, bo od początku dobrze tę walkę prowadziłeś. Ja tam zobaczyłem tą różnicę dopiero jak oglądałem walkę w domu. Aha, no to a dobrze. Tak, a tak to ja, jak wychodziłem do tego Hancocka, to ja tam w ogóle nie widziałem, znaczy ja nie myślałem o tym, że on jest większy, czy więcej waży. W ogóle ci Afroamerykanie, tak się mówi, to oni ciemną budowę u nich widać, że oni są po prostu no, bardzo rozbudowani i jak zawsze tak jest, nie? Że tak, ale to tylko złudne było ten, no bo złudne jakby, złudna wizja, bo tam parę kilogramów może więcej miało ode mnie, tam no, z piątkę czy tam szóstkę, więc to tam bardzo dużo znowu nie było, ale no mówię, sam fakt, że jak ja wychodziłem do walki, to ja nie widziałem tego tak jak ty przed telewizorami, nie? Patrzyłem jak na równego sobie faceta, nie? No tak jest, jak chodzimy po górach, to powiedzmy jak widzimy szczyt, to nam się wydaje przerażające, jak wchodzimy po kolejne metry, to jednak, mniej, nie? Jednak to... oswojamy. To wszystko to, co powiedziałeś, bardziej miałeś problem z jego plastycznością, elastycznością, nie? Bo on jednak to chyba było większym problemem. Było takie coś, że no, chciałem ten swój koronny rzut rzucić, tak zwany skrętowym. I jak ja pierwszy raz tam wskoczyłem w ten chwyt i on po prostu aż... No mówię, no tak jakby przyklejony do maty był, no nie wiem. I no trochę mnie to zdziwiło, że mówię, no kurczę, ja tam tyle w to włożyłem energii, szybkości, a on nie poleciał i jeszcze prawie bym ja tam nakrył, nie? Więc dla mnie to było, no było trochę w szoku. A fizycznie powiedz mi, jak ty się czułeś po tej walce, jak to się odbiło na ciebie, te wszystkie też nieudane próby jakby, nie? Wykończeń. No fizycznie to było tak, że wróciłem tam do szatni, to padłem na ziemię i ten, musiałem leżeć. Tam fizjoterapeuta, ten nasz bardzo fajny kolega Artur po prostu
brał moje nogi i je tam rozbijał, bo po prostu byłem odcięty tam, nie? Leżałem w tej szatni, leżałem i po prostu byłem odcięty, ja nie mogłem wstać, nic i przez dłuższy czas on mnie po prostu tam rozbijał, masował, no i tam po 2-3 minutach wstałem i zacząłem dopiero do siebie dochodzić, nie? Najdłuższe 6 minut w twojej zapaśniczej karierze? Ostatnie 2 minuty tam wygrywałem i Gerard, mój kolega, krzyknął: Tadek, 2 minuty, nie? I tam było chyba 3-2 czy 4-2. I to były dla mnie najdłuższe 2 minuty, ale on czas nie patrzyłem, bo nigdy nie patrzę w walce. Czekałem tylko, aż sędzia przerwie gwizdkiem tą walkę i no jak to, no wytrzymałem po prostu. Miałem tą w głowie, żeby wytrzymać, no i tak jak widziałeś, oglądałeś, wytrwałem do końca, no. Bo najważniejsze mówię, żeby ten, no głowa po prostu mi nie pękła, nie? Że już nie powiedziałem sobie, nie dam rady, nie? No i bym mógł wyjść za zonę. No i kolejna walka z całą odpowiedzialnością, mogę powiedzieć, z profesorem Maty, Musa Jewojew. No powiedz mi, czy ty w ogóle przez chwilę myślałeś, że ta walka jest do wygrania, że możesz się postawić faworyzowanemu Rosjaninowi? Jak to wyglądało w twojej głowie? Czy jak ja wychodziłem do Rosjanina, czy do Amerykanina, to niczym nie różniło się nastawienie. Ja wychodziłem wygrać. Wychodziłem do Musy tak samo, jak do Hancocka. Ja chciałem wygrać, ja chciałem po prostu zrobić wszystko, żeby zejść z tej walki zadowolony i byłem zadowolony z tej walki, tylko że Musa po prostu, no pomówmy sobie, był lepszy. Był lepszy, tym, najbardziej to w tym parterze, po prostu tam kupił mnie 2 razy jak dzieciaka, więc było widać, że był lepszy, ale w stójce nie odpuściłem mu, nie dałem się jakby skończyć, tak, bo na świata przegrałem z nim w ciągu 2 minut. A tutaj mówię, nie dam już i ten, postawiłem się i dałem po prostu siebie wszystko, i, no ale Musa okazał się po prostu mocniejszy, co potwierdził, później wygrywając o ten medal. Nie? No i chyba jeśli miałeś takie nastawienie, to w takim razie mental po walce też nie był jakiś pewnie, nie, no nie byłeś pewnie jakiś podłamany, zresztą nie było czasu roztrząsać, bo to za chwilę trzeba stoczyć walkę o swoje marzenia i tak nikt się nie spodziewał, że ty przywieziesz brązowy medal, nie? Załamany może nie byłem, bo wiedziałem, że dalej walczę o medal Igrzysk Olimpijskich, więc ja przegrałem pierwszą wojnę i wiedziałem, że zaraz będzie druga. I tutaj załamania w ogóle nie było, tylko po prostu determinacja dalej, no bo jednak walczyłem, mam drugą szansę o medal olimpijski, więc ja dalej byłem szczęśliwy i się cieszyłem, że dalej jestem w grze, no bo to dalej w turnieju jestem, nie? Też jak z Dragon Ballem. Dalej w turnieju, pierwsza walka przegrana, ale jeszcze może tam, no i ta druga szansa przyszła na ten drugi dzień, no i tam już widziałeś, co się stało. No dokładnie, no ja nieomal kawy nie wylałem, bo tak jak rozmawialiśmy, to w środku dnia te walki się toczyły, więc bardziej kawa niż wieczorne piwo. Natomiast tak, walka z Węgrem Aleksem Szokę to rzeczywiście takie spełnienie marzeń. Powiedz mi, czy to jest taka walka, którą uważasz, że ona mogłaby być puszczana we wszystkich szkółkach zapaśniczych jako taki fajny materiał instruktażowy? Czy jednak po czasie chłodnym, analitycznym myśleniem myślisz, okej, to zrobiłem źle, tu popełniłem błędy, czy raczej majstersz tych zapaśniczych? No myślę, że w szkołach mogłaby być pokazywana wszędzie, bo fajnie to wyglądało, tam złapanie przeciwnika, jak to się mówi, wózek z ręką i on po prostu no, nie mógł nic zrobić, był bezradny, ja tam nim kulałem prawa, lewa, mówię, że myślę, że dzieciakom to by się nawet spodobało, bo to takie darmowa karuzela, też kiedyś taką dostałem sam nieraz. Tak pozwijałeś jak naleśnika, można powiedzieć. Sam nieraz dostałem od przeciwnika tak zwaną karuzelę, gdzie tam mnie pokręcił właśnie tego Szokę, więc... Jest to, mówię, no, dla przeciwnika na pewno nic miłego, nie? A dla mnie to było, no mówię, no tą walkę jak najwięcej pokazywać i dzieciakom, gdzie tylko można, żeby brali z tego no, dużo do siebie, nie? Pytanie może trudne, ale wydaje mi się, że potrzebne, żeby ono tutaj teraz padło. Czy to, że zdobyłeś teraz ten brązowy medal, to jest rzeczywiście jakiś impuls do rozwoju tej dyscypliny sportu nad Wisłą, taki, nie wiem, sukces naszej myśli szkoleniowej, czy jednak jest to tylko jeden brązowy medal i taki sygnał, że coś trzeba pozmieniać, żeby były kolejne medale, bo chyba nikt się nie spodziewał, że to Tadeusz Michalik obroni honor całych polskich sportów walki, tak możemy powiedzieć. Ale jak najbardziej, no, jeśli chodzi o rozpromowanie, to mówię, wszędzie, gdzie tam zapraszają coś, to jak najbardziej jadę z tym medalem, i bo właśnie też myślę o tym, że właśnie, żeby te zapasy znowu jakby się wybiły na... No mówię, no kiedyś no bardziej znane były zapasy, no czasu Atlanty na przykład, to tam 5 medali zdobyliśmy, no to przecież to bardzo było... w ogóle taka medalogenna no, dla nas dyscyplina. Więc jak najbardziej staram się wszędzie, gdzie tam zapraszają i chcą, żeby się pokazał z medalem, to jadę i właśnie też po to, żeby te zapasy
się bardziej rozwinęły, no bo jak będą bardziej znane, będą bardziej pokazywane, to też będzie łatwiej dla nas i no też fajnie, bo będą nas ludzie rozpoznawać, a drugie też sponsorzy, można sponsorów załapać i więcej ludzi będzie mogło, może też trenowało i bardziej ten sport się zrobi jeszcze no, więcej wyników i, no, i, no i w ogóle, żeby ten sport rozkwitnął, jak ten medal w Tokio. Jasne. A powiedz mi, czy ty w ogóle myślisz, co ewentualnie właśnie można było pozmieniać, żeby z sukcesem gonić takie potęgi jak Stany Zjednoczone czy Rosja? No to jest pierwsze, to trzeba zacząć od małych dzieci. To tak jak w Stanach masz wszędzie zapasy w szkołach praktycznie i tam idzie taki, wiesz, od małego już ta nauka. Mówię, tam nie każde dziecko musi zostać zapaśnikiem, ale ma te zapasy i później ma już ten taki fundament, gdzie może pójść sobie nawet na tenisa, czy nawet na tą piłkę nożną, ale on już trenował 2-3 lata zapasy, on wie jak się wywrócić, wie jak zrobić przewrót, nawet fiflak, salto, to co my skaczemy. I później on ma taki, mówię, zbudowany fundament, że on może... Taką bazę wszędzie po prostu, bazę ma taką, że on może wszystko zrobić. No, a tak, no, no mówię, no, musi to się zacząć od najmłodszych lat, czyli w szkole, żeby to tak fajnie wszystko działało, nie? Praca u podstaw. No. Powiedz mi w takim razie, jakie plany na kolejny start olimpijski, bo powiedzmy sobie szczerze, że ten okres przygotowawczy siłą rzeczy, tamten się wydłużył, to ten się skrócił i w Paryżu już za niespełna 3 lata, mam nadzieję, będziemy Cię mogli oglądać. Z tego, co mówiłeś nam przed kamerami, co też, zanim włączyliśmy kamery, co mnie zdziwiło, Ty nie będziesz schodził do niższej kategorii. Nie. No, na razie, bo mówię, może coś zmienią z kategoriami, ale nic o tym nie mówią, więc jak na tą chwilę to zostaję w tej kategorii, co jestem, no też teraz przytyłem trochę, więc... Jak to naraz trenowaniu. Znaczy, trenuję i dalej ta waga nie schodzi, więc ciężko będzie mi zejść niżej, a po drugie nie chciałbym się, bo jak widzę po kolegach, jak oni tą wagę zbijają, się męczą, to naprawdę jest to chyba coś najcięższego w tym sporcie, to zbijanie wagi, bo to jest, mówię, no mamy tu kolegów, co się teraz do świata szykują i oni tą wagę trzymają, to mi normalnie żal jest, bo to kurczę, no on praktycznie nic prawie nie je, tam pije tyle, żeby przeżyć, no i to tak. Słuchaj, ja ostatnio usłyszałem takie mądre, prawdziwe zdanie, że poza zbijaniem wagi to jeszcze nie tylko trzeba zbić wagę, ale jeszcze trzeba wyjść do walki. Jeszcze walczyć, no. Waga wagą, ale za 2-3 godziny trzeba wyjść na matę i ten, nie, i trzeba mieć ogień. To pogadajmy jeszcze chwilę i zaraz kończymy o tych waszych bliższych planach. Widziałem na mediach społecznościowych, że przygotowujecie się do World Military Wrestling Championship w Teheranie. Powiem Ci szczerze, że jako kibic gdzieś zwracam uwagę przede wszystkim na zawody rangi Mistrzostw Świata Europy, więc ta brzmi dosyć dla mnie egzotycznie. To gdybyś mógł coś więcej powiedzieć o tej imprezie. Dla mnie to jest też coś, debiut mój, bo pierwszy raz będę walczył na Mistrzostwach Świata Wojskowych i też bardzo się no cieszę, że mogę, że pierwszy raz to mogę pojechać i zawalczyć w randze mistrzowskiej, ale o innej nazwie, Mistrzostwa Świata Wojskowego, bo walczyłem teraz na Mistrzostwach Świata, jak to zawsze walczymy, a tutaj Mistrzostwa Świata Wojskowe to jednak fajnie mieć, przyjechać z medalem jeszcze z takiej imprezy, no bo to zawsze można dołożyć do kolekcji, nie? No i połączenie Twoich dwóch profesji, jakby nie tak, patrzeć. Tak, tak. No nie, to jest to coś, mówię, dla mnie coś fajnego i mam nadzieję, że to się odbędzie, bo że tam nie odwołają nagle, że przez pandemię i ten, no zobaczymy jak tam, no ale ale jak najbardziej się cieszę, mówię, będzie to mój debiut w Mistrzostwach Świata. Wcześniej walczyłem w Igrzyskach Wojskowych, też był mój debiut w Wuhan w 2019 roku. Więc teraz, mówię, druga impreza wojskowa, rangi, no bardzo konkretnej rangi, no bo to jednak światowa, nie? No. I kończy się dzisiaj też, bo jesteśmy ostatni dzień, w zasadzie na kilka godzin przed Twoim wyjazdem, ostatni dzień obozu w Spale, gdzie pomagasz kolegom przygotowującym się do Mistrzostw Świata w Oslo. To powiedz mi jeszcze krótkie takie podsumowanie tych 7 dni tutaj spędzonych w Spale. Jak oceniasz ten obóz przygotowawczy? No, w Spale to ogólnie się dobrze czuję tutaj i zawsze tutaj jak przyjeżdżam, to jadę tutaj z chęcią. Mówię, na nic tu nigdy nie narzeka, zawsze tutaj się fajnie, mówię, trenowało, szykowało do Mistrzostw Europy i Świata. A teraz te 7 dni, no to tak jak nawet chodzi tu z kolegami, to mówię, fajnie to widać. Mam nadzieję, że koledzy pojadą i przywiozą jak najwięcej medali, bo mówię, dobrze wyglądali. Ciężko pracowaliśmy na to, żeby właśnie teraz takie medale zdobywać, więc jestem bardzo z nimi. To wiadomo, będę oglądał na żywo w domu przez telewizor, no mówię, ale jestem bardzo z nimi i mam nadzieję, że jak najwięcej medali przywieziemy, bo w formie są naprawdę bardzo dobrej. A patrzą teraz na Ciebie inaczej, jak przyjeżdżasz na pierwsze zgrupowanie jako medalista olimpijski? Nie wiem, mają większy respekt do Ciebie, a może nie wiem, a może chcą Ci właśnie bardziej pokazać, że dobra, to ja teraz go poskręcam. Znaczy respekt
zawsze nasz respekt, tak, my zawsze tak się szanowaliśmy, bardziej było to, że się cieszyli, jak przyjechałem, tak. I ale okazywali... czy widzisz zmianę postrzegania po prostu od swoich kolegów? Tak, taka radość u nich i że mogli przyjść mi pogratulować tego medalu i ten medal sami poczuć, dotknąć go, więc tutaj bardziej tak, a respekt to my zawsze taki mamy do siebie szacunek i tam wiadomo, jak to między kolegami żarty są zawsze i będą, więc żeby pośmiać się z jednego, później z drugiego, to jest... No tylko o zapasach gadać, to wiesz. No nie, to jest na co dzień, no to zawsze tak jest, niezdrowe. Że jeden dzisiaj zostanie bardziej wyśmiany, no i mówię, no, ja też często jestem, tam ze mnie pożartują i myślę, że ten medal tego też nie zmieni, no bo to jest medal sobie, ale co, no dalej jest, z tadzikiem można pożartować, no. Słuchaj, tak sobie pomyślałem, prywatnie, ślub, zawodowo, medal igrzysk olimpijskich, wzrost popularności generalnie. 2021 rok to chyba najlepszy spośród tych 30 na twoim karku. Nie, nie jest. Kiedyś miałem, jak zrobiłem medal na Mistrzostwach Europy, bo to też fajna była impreza i ten, ale to przebiło już stokrotnie chyba to, co zrobiłem na tych Mistrzostwach Europy, a teraz tutaj. To jest... No to już nawet nie można porównać, nie? Taki medal z Mistrzostw Europy, a tutaj z Igrzysk Olimpijskich to... Mówię, stokrotnie przebiło tą radość i wszystko. Okej, słuchaj, Tadek, dzięki Ci serdeczne za rozmowę. Może się też wytłumaczę, że sporo było dzisiaj takich pytań nie tylko o sporcie, ale o życiu też, bo ja uważam po prostu, że ten medalista olimpijski powinien świecić przykładem na wielu płaszczyznach życia i super, że dzieciaki mają też takie wzory jak Ty w świecie, gdzie ta siła i jakość autorytetów znacznie spada. Jak najbardziej też mówię, ja zawsze mówię do dzieci jak najbardziej, żeby jak najwięcej dzieci czerpało radość i pozytywne strony z takich medali, nie tylko z mojego, ale też z innych medali olimpijskich. No bo mówię, dzieci to jest przyszłość. Im więcej się nauczą i więcej zobaczą zobaczą to, ile to pracy taki medal, że to nie jest, że pach jedną grę przeszedł i to prostu, nie jest Dragon Ball, ta, nie? No, to po prostu, no niestety, no, to są lata treningu i poświęceń, więc też, żeby dzieci zobaczyły, że nie ma nic za darmo, bo mówię, no dzisiaj się takie czasy są ciężkie i żeby wiedziały, że coś, na coś trzeba poczekać i pocierpieć, no bo jest to, no sam jesteś starszy, wie, że ile to jest litrów potu wylane nawet tu na tym stadionie, gdzie siedzimy, ile ja tu się nabiegałem i ile tu kilometrów zrobiłem, a to jest mały wierzchołek to tego wszystkiego, nie? A uda się nielicznym, więc trzeba mieć tą motywację, no więc, nie? Tak, i nie poddawać się, więc... Ale nawet jak komuś się nie uda zdobyć medal olimpijski, to zawsze będzie super wysportowanym i te wspomnienia, gościem. No mówię, najważniejsze, wspomnienia i to, co się przeżyło z najbliższymi, czyli tutaj z kolegami, to nigdy się nie wymarzy i medal wiadomo, że jest coś spełnieniem marzeń, ale wspomnienia zawsze będą mi... Tak, możemy sobie jeszcze gadać i gadać, ale ja jeszcze wyciągam Tadeusza na małą poranną kawkę i porozmawiamy sobie już bez kamer. Dzięki, Tadeusz. Jesteśmy już po wywiadzie z Tadeuszem i tutaj muszę mu naprawdę podziękować za to, że spełnił kolejne moje dziennikarskie marzenie, jakim była rozmowa z medalistą olimpijskim. To nie był mój pierwszy raz w tej roli, bo zdarzyło mi się już przeprowadzić wywiad między innymi ze złotym medalistą z Pekinu i brązowym z Sydney, tyle że w gimnastyce sportowej Leszkiem Blanikiem. Tutaj też prowadząc ten kanał, to rozmawiamy z najlepszymi sportowcami w swoich dyscyplinach, federacjach, kategoriach wagowych. Ale niezmiennie to ten medal olimpijski, on zawsze mnie trochę onieśmiela, stresuje, ale też mobilizuje do tego, żeby jako dziennikarz wznieść się na wyżyny swoich możliwości, tak jak sportowcy wznoszą się na wyżyny w halach, na matach, w ringu, oktagonie, zależnie od dyscypliny sportu. Tadeusz, trzymamy kciuki, żebyś dostarczył nam równie silnych i pozytywnych emocji w Paryżu, tak jak to było w Tokio. Dzięki za rozmowę. Pierwsza linia frontu to my szark, szark, szark. Jak nie kumasz, krzyknij jeszcze raz, szark, szark, szark.